Żarciki dla dzieci. I nie tylko. W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich rodziców. Po chwili podchodzi do małego Jasia i pyta: dlaczego twój tatuś ma niebieskie włosy? Bo nie było łysej kredki, proszę pani. Pani pyta ucznia: czy pamiętasz jakąś łagodną, przyjemną zimę? To było w zeszłym roku, rozmarzył się Jaś. Pani była wtedy przez 8 tygodni na zwolnieniu. Jasiu, znasz liczby? Znam, tata mnie nauczył. To powiedz, co jest po 6? 7. Świetnie, a po 7? 8. Brawo, dobrze cię tata nauczył. A po 10? Balet, proszę pani. Babcia Jasia była głucha, więc wnuczek kupił jej na 80. urodziny aparat słuchowy. Miesiąc później Jasio pyta: babciu, jak tam twój aparat słuchowy? Bardzo dobrze, wnusiu. Dzięki tobie już 5 razy zmieniłam testament. Jaś rozmawia z ojcem. Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty. Dlaczego? Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi dawać. Mama pyta Jasia: dlaczego masz mokre włosy? Pocałowałem rybki na dobranoc. Jaś w połowie lekcji wkłada książki do tornistra i wychodzi z klasy. Dokąd idziesz? Pyta nauczycielka. Przecież jeszcze nie było dzwonka. Zawsze, gdy wychodzę z domu, mama mi mówi, żebym wracał, gdy tylko zacznie padać. I niech pani spojrzy za okno. No leje jak z cebra. Jaś wraca do domu z zakrwawionym nosem. Mama pyta: co się stało? W szkole czarodziej wyjmował mi z nosa pieniądze. To dlaczego leci ci krew z nosa? Bo koledzy po szkole szukali więcej. Pani w szkole pyta Jasia: Jasiu, masz zadanie domowe? Tak, mam. To daj do sprawdzenia. Na to Jasiu: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Koniec roku szkolnego. Jaś wraca ze szkoły. Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy. Dlaczego? Nie musisz kupować książek na przyszły rok. Zostaję w tej samej klasie.